Czy Saker ma rację? A o co chodzi? Chodzi o ten komentarz, czyli na temat rozciągania. Jaka jest moja opinia? Teraz tak, czy warto się rozciągać? To zależy. Osoby, które są wiotkie, raczej nie powinny się rozciągać. Szczególnie mięśnie, które są właśnie wiotkie i słabe. Tu musimy się kierować rozwojem siły i stabilności. Natomiast pewne osoby mają problemy z mobilnością albo mają mięśnie, które są mniej rozciągnięte, czy te osoby powinny się rozciągać? Jeśli wykonujesz ćwiczenia siłowe w pełnym zakresie, gdzie mięśnie się rozciągają, gdy wykonujesz głębszy zakres ruchu, no to wtedy to naprawdę jest to bardziej skuteczne niż takie statyczne rozciąganie. Dlaczego? ponieważ problemem nie jest stricte to, że mięsień nie jest rozciągnięty, ale siła w danym zakresie. Tu są właśnie braki. Więc jeśli rozciągasz mięsień i masz ciężar wydłużoną fazę ekscentryczną, nawet pauzujesz w momencie, kiedy ten mięsień jest maksymalnie rozciągnięty, to wtedy masz maksymalne możliwości rozciągnięcia tego mięśnia. Ale są osoby, u których może to być nieskuteczne, ponieważ nie są w stanie wykonać danego ćwiczenia w takim zakresie, jaki powinien być wykonany, i przez to dochodzi do kompensacji. A te kompensacje powodują to, że się nie rozciąga tak, jak powinien się rozciągnąć. Wtedy u takich osób warto przemyśleć rozciąganie statyczne. I też ciężko u takich osób dobrać ćwiczenia, które będą skuteczne. A też mogą być tkanki, które mają tak duże zaległości, że nawet takich ćwiczeń nie ma. I wtedy dajemy właśnie rozciąganie statyczne. Więc tak, fakt, Saker miał tu rację. Jeśli materiał taki komentujący Wam się podoba, łapka w górę, no i. A, reklama, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD? Łapy nie ma.